Technik mechanik to zawód branży mechanicznej. Osoba pracująca w tym zawodzie zajmuje się wytwarzaniem części maszyn i urządzeń, ich obsługą, instalowaniem i montowaniem oraz uruchamianiem maszyn i urządzeń. W swojej pracy technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwację maszyn i urządzeń, a zwłaszcza pomp i innych przenośników cieczy, sprężarek wszelkiego rodzaju, dmuchaw, pomp próżniowych i ssaw, wentylatorów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przekładni i sprzęgieł, napędów i zaworów, maszyn do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów, robotów, manipulatorów i innych. Uruchamia, sprawdza instalację elektryczną oraz aparaturę kontrolno-pomiarową maszyn i urządzeń. Wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń. Wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie jednej z trzech kwalifikacji. MEC 03 – montaż i obsługa maszyn i urządzeń lub MEC 05 – użytkowanie obrabiarek skrawających lub MEC 08 – wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz kwalifikacji MEC 09 – organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. Niewątpliwym plusem tego zawodu jest to, że jest to specjalistyczna praca, na którą jest duże zapotrzebowanie. Jest w niej także możliwość uzyskania atrakcyjnych zarobków. Technik mechanik może podejmować pracę w warsztatach mechanicznych, przedsiębiorstwach zajmujących się obróbką metali, w działach produkcyjnych, naprawczych, w narzędziowniach, prototypowniach, kontroli technicznej i sprawdzania jakości produkcji, biurze konstrukcyjnym lub technologicznym i tym podobne. Może też pracować w zakładach rzemieślniczych różnych gałęzi przemysłu mechanicznego związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, w różnej wielkości przedsiębiorstwach usługowych i usługowo-naprawczych oraz w autoryzowanych punktach serwisowych z maszynami i urządzeniami oraz częściami zamiennymi. Do typowych stanowisk pracy w tym zawodzie należą technik mechanik, konstruktor oprzyrządowania i narzędzi, kontroler jakości, mechanik budowy maszyn, technik utrzymania ruchu, technolog mechanik, mechanik monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, ślusarz oraz właściciel zakładu. Typowe wyposażenie stanowisk pracy technika mechanika stanowią komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem do prac projektowych. Oprócz tego ważne jest centrum obróbkowe obrabiarki do skrawania metali. W pracach manualnych technik mechanik używa m.in. wiertarki, frezarki, wytaczarki, przecinarki, przeciągarki oraz szlifierki. Korzysta także z narzędzi skrawających, ze spawarki, sprężarki, z narzędzi pomiarowych, a także z przyrządów do ustawiania maszyn. Rynek usług dla technika mechanika i zawodów w branży mechanicznej jest od lat ustabilizowany, a zapotrzebowanie bardzo wysokie. Na rynku brakuje fachowców, którzy znają najnowsze technologie wykorzystywane podczas pracy z nowoczesnymi obrabiarkami, procesy technologiczne, sposoby ich projektowania i nadzorowania samej produkcji.